Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Co my tu mamy? Ostatnio tutaj zrobiłem te dwa mościki. Małe, bo małe, ale zawsze coś. Jeszcze sobie tylko zerknę. Czy wszystko tutaj idzie po mojej myśli? Mam jedną osobę wolną, więc mógłbym teoretycznie przydzielić ją tutaj. Okej. Także będę miał jednego budowniczego. Cały czas mam braki w osobach pracujących na farmie, ale w związku z tym, że jedzenia mam 2,5 tysiąca prawie, to nie jest żaden problem. Okej, narzędzi mam setkę. Narzędzia zapewne są tutaj składowane. Dokładnie. Mógłbym pomyśleć już o budowie właśnie tutaj tej części. I pierwsze, co bym chciał, to na pewno zrobić tutaj drugi magazyn. Dlatego to zróbmy. Okej. Powiedzmy tak na wejściu. Tutaj są te ścieżki, więc niech powstanie sobie tutaj ten magazyn. Jak zacznę się tutaj rozbudowywać z jakimiś domkami, to przynajmniej ludzie będą mieć blisko. 7 dzieciaków mam, okej. Tak może być. Co tu więcej w stanie jestem zrobić? Tutaj ta jedna osoba ewentualnie mogłaby się jeszcze przydać. Okej, zwiększymy limit do 200. Sprawdzę, jak tutaj ten myśliwy, jak mu idzie. Okej, 4 skóry. A tutaj... Nie, to nie tutaj. I też nie tutaj. Chyba żadnego krawca nie robiłem. Nie, nie robiłem. Dlatego mógłbym od razu zrobić takowego. No właśnie tutaj. Może tak jakoś bardziej nieregularnie bym postarał się umieścić te domki, żeby było troszkę bardziej zróżnicowane to wszystko. Tak sobie myślę. Jeszcze ewentualnie będę mógł jakieś pola i myślę, że mogę je sobie od razu w cudzysłowie zrobić. Okej, tak będzie jedno. Tak będzie drugie. Chyba bardziej mi się takie opłaca tutaj zrobić. Niestety tutaj... O, dobra. Tu jestem w stanie jakieś takie zrobić. Okej, to można powiedzieć będzie moje całkowite miejsce na produkcję żywności w tym momencie. Bo później tą produkcję chciałbym chyba jakoś... inaczej może gdzieś indziej przenieść? No nie wiem. To gdzieś będzie tam jakaś pieśń przyszłości. Natomiast na chwilę obecną, jak stoimy z kamieniem? Całkiem sprawnie. Równie dobrze mógłbym tutaj te drogi pobudować z kamienia. Przez co ludzie będą się szybciej poruszać. Dlatego powiedzmy te takie główne drogi. Postarałbym się zrobić... właśnie z kamienia. Powiedzmy tutaj. Tą drogę tutaj. Okej. No jeszcze ewentualnie można tą jakoś tak doprowadzić przez miasto i a tu spokojnie może taka zostać. Okej, mamy pełen magazyn. To też nie do końca jest dobre. Na szczęście tutaj buduje już się drugi. Okej, tutaj widzę, że jakieś wolne osoby. Kim ty w ogóle jesteś? Zatrzymajmy. Farmer.
Znaczy nie ma co robić, to pomaga tym, co może. Także bardzo dobrze z jego strony. Oczywiście oni teraz też zaczną budować te wszystkie drogi. I oczywiście brakuje mi robotników do tego. Okej, no informacja o tym, że magazyn jest pełen, to raczej nie powiedziałbym, że to jest w miarę zła informacja, lepsze z dwojga złego lepiej w tą stronę. Okej, no tam nikogo nie ma. To też jest pewnego rodzaju problem. Okej, tu będę miał jeszcze sporo kamienia. 51 z 60. Jak stoimy tutaj z miejscem? 16, 15, 36. Zapewne trzeba będzie troszeczkę bardziej zadbać o produkcję tego tutaj opału. No to w dłuższej perspektywie też może być pewien problem. Okej, zróbmy sobie może tutaj jakiś taki magazyn. Tak sobie myślę. Zróbmy tak. Stąd ścieżkę do samego końca. No, ona się już zrobiła. Tak. Zrobiła się. Natomiast tutaj zrobimy takie magazyny. Dzięki temu będę mógł tutaj chomikować te wszystkie moje wydobyte rzeczy. Okej, tak. Zrobiłbym tutaj taką ścieżkę. Okej. I powiedzmy w tą stronę. I tutaj sobie uzupełnię to kolejnym magazynem. To pytanie, czy coś uda mi się wsadzić? Okej, tam na końcu zostawię. No i super. Będę miał tutaj takie miejsce do magazynowania. Także myślę, że całkiem sprawnie to powinno się tutaj wszystko zrobić. A przy okazji, jak już to zbierają, to są od razu w stanie chomikować w tym miejscu. Tak więc, no, nie jest źle. Tylko tego bym się chyba tutaj wszystkiego pozbył. Tak sobie myślę. Remove resources. Okej. Zacznijcie mi to wycinać. Okej, no tak powiedzmy dotąd, niech tu mi wszystko powycinają. Ale może bez tego. Teraz jest zima, więc ci wszyscy farmerzy mogą spokojnie tutaj się tym zająć. A ja dzięki temu zyskam bardzo dużo surowców, co oczywiście w dłuższej perspektywie będzie dla mnie na plus. Te pola jeszcze nie są obsadzone. Bym chciał to wyłączyć. Okej. Czyli te pola, których tutaj nie używam, to mogę sobie je darować na chwilę obecną. Myślę, że to i to na razie powyłączam. Będę po prostu sukcesywnie uruchamiał w razie jakiejś nagłej potrzeby, której takowo teraz nie mam. Mam spory zapas jedzenia. Zastanawiam się nad... No właśnie. Wiedziałem, że czegoś mi tutaj brakuje. O, limity. Można powiedzieć, nasz opał, zwiększmy go troszeczkę. Tak samo zwiększę sobie
tutaj kamienie, żelazo i tutaj już zwiększyłem węgiel. Także no jest na razie dobrze. Taki jest plan, więc tak go realizujmy. Tutaj brakuje jednej osoby. Mógłbym zrobić tak, że stąd jedną zabiorę, natomiast tutaj już niech ktoś mi zacznie pracować. Okej, leather, chyba tak to się wymawia. Także już możemy robić ubrania dla naszych ludzi w razie. Lepiej już mieć zapas jakiś na starcie, niż później martwić się, jak zaczną wszyscy marznąć. Okej, to wyłączę. Okej, no mam jakieś tam pola zapasu. To jest dobry prognostyk. Czego tu jeszcze ewentualnie by mi brakowało? Żelaza i kamieni. To by mogło mi się przydać. Pytanie, co tutaj się dzieje? I czemu ja tu mam drzewko? Proszę je ściąć. Okej, okay, widocznie teraz nie chcą. No trudno. Okej, okay, niech oni mi to wszystko pościnają i zrobię tutaj kilka domów. Może zrobiłbym to. Tymczasowy dom dla bezdomnych. On jest całkiem sporawy, ale mógłbym gdzieś tam, powiedzmy tutaj go umiejscowić. Wtedy będą mieć, myślę, że całkiem ciekawy widok. Okej, umieszczając go tutaj, automatycznie już tutaj nic nie zrobię. Ale pytanie, czy tam jest mi potrzebne, chyba że... O, mógłbym to tutaj zrobić. No nie, nie zrobię. Przy magazynie ich od razu. Tutaj de facto, jak patrzę po tych czerwonych miejscach, to niewiele tego miejsca będę miał. Więc może trzeba to jakoś sprytnie przemyśleć. Na przykład w ten oto sposób. Tam z tyłu ewentualnie będzie jeszcze jakieś przejście. Okej, okay. Niech tak będzie. Tu jeszcze tylko zrobię jakąś drogę. Okej. Okay. I tutaj. O, tutaj coś jest. Co tam może być? Okej. Dobra. Jakiś mały śmieć. W sensie jakiś krzaczek. No teraz kwestią będzie tego, aby tutaj po prostu poznosić te wszystkie materiały. Na szczęście dzieje się tak, że... no tych bezdomnych na chwilę obecną nie mam, ale w razie czego, gdyby jacyś się zaczęli pojawiać, to lepiej mieć już w zapasie. Okej, okay, spokojnie sobie pracują. I ty, biedaku, niestety nie masz materiałów do budowy. W sensie do pracy. Bo nasz myśliwy jakoś tak się obija. Tu widzę jakieś tam stado. Okej. Okay. Gdzie ty idziesz? Czy idziesz na coś zapolować? No niestety okazuje się, że chyba nie wyjdzie poza ten obszar. Okej, okay, dobra. Olać. No, znowu te limity mi się schowały. Proszę mi to tu pokazać i proszę mi to tu pokazać. Okej. Okay. Mamy 10 dzieciaków, więc jest całkiem dobrze. Tylko
To szkoda, że tutaj nie chcą się... Okej, mógłbym zrobić tak. Tutaj dać tylko dwójkę. Okej, to sobie zamknę. Okej, tu niech pracuje trójka i tu pracuje jeden. Który niech sobie od razu tnie i sadzi. Nie będę mu w tym przeszkadzać. Ty cały czas, biedaku, potrzebujesz materiałów. A tutaj nic nie ma. No i trzeba by jeszcze te usunąć, te drzewa. Tutaj na szczęście już zaczynają powoli kończyć. Także powinni niebawem się zająć tutaj budową tego domu. Co mnie oczywiście cieszy. Natomiast w międzyczasie... Okej, jakby to umiejscowić tak, żeby było tutaj w miarę dobrze. Cały czas zostaje mi jakaś tam jedna kratka. Chyba, że tutaj dołożyć jeszcze może jakiś magazyn. O. Zrobiłbym w ten oto sposób. Tutaj dołóżmy jakąś ścieżkę, by była. Natomiast domek dam z tej strony. Tutaj zrobię jakąś lukę, aby było przejście, i tak dam. Okej. Wydaje się to całkiem, chociaż tutaj tak minę. Zostały takie. Ale to mogę tak zrobić. Malutki placyk jeszcze nikomu nie zaszkodził. Okej. Okej, no kamieni brakuje. To może być jakiś tam problem, ale w miarę jeszcze na później mógłbym zrobić tutaj przystań. Okej. Także oni teraz powinni tutaj stopniowo mi wszystkie materiały zgarniać i tam przenosić, co oczywiście pewnie troszkę potrwa. Ale kamieniem. Potrzebowałbym, żeby wybudować kamieniołom. Bo raczej na chwilę obecną za bardzo mi się nie opłaca. Chociaż tu jest sporo kamieni. Okej, mógłbym zrobić most. Most taki gdzieś odtąd. Zapewne musiałbym to zlikwidować. Okej, dobra. Oni mi to zlikwidują. A potem zrobię most na tamtą stronę. I powinno być dobrze. Okej, 7000, 8000 sztuk jedzenia, co oczywiście jest bardzo dobrym wynikiem. Ten tutaj powoli coś tam zgarnia. Szału nie ma, no ale zawsze coś. Okej, mam też dwójkę nowych dorosłych. Pytanie, gdzie chciałbym ich wcisnąć? Czy tu mam jakieś, braki? Hunter. Okej, dajmy tutaj. A dajmy dwie osoby. Z narzędziami wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kurczaki się rozmnożyły do wystarczającej ilości. Tutaj zaczynają mi już powoli znosić ten kamień. To może być problem. Gdzie ja tu mogę znaleźć kamień?
Tu jest go całkiem sporo. Okej, dlatego prośba do was o zgarnięcie tego, co jest tutaj. No taka już dosyć sporawa wyprawa, no ale... No niestety, trzeba się tym zająć. Bo nikt inny tego nie zrobi. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.